Proszę Państwa, otwieram 5. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubowidzu. Witam Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Panią Urszulę, witam Panie Dyrektorki, witam media, witam mieszkańców, witam Radnego Rady Powiatu, witam Państwa Radnych. Informuję Państwa, że na stan 15 radnych obecnych jest 15, czyli jest ten stan, Rada może podejmować uchwały. Proszę Państwa, obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania z sesji w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznienie swoich danych osobowych. Klauzula informacji dostępna na drzwiach do sali. Proszę Państwa, przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2 porządku obrad. Przyjęcie tegoż porządku, taki porządek obrad Państwo otrzymaliście. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi co do porządku? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. A proszę Państwa, jeszcze taka jest informacja, bo tu Jarek, jak to było, żebyście Państwo, bo przekaz głosu jest niewyraźny, tak? Jarek, takie sygnały dotarły, tak, że byśmy prosili, żeby Państwo w sposób taki wolny wyrażali i no w miarę głośno, nie? Bo tego przekazu ponoć tam no jest niewyraźny, no, że tak krótko się wyrażę. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub się wstrzymał? Jak to głosowanie się odbyło? Czy wszyscy oddali głosy? Słucham? Proszę Państwa, spokojnie, bo to mówię, no, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tej formy głosowania, także żeby nie było pomyłek. Tak? Jarek, jak to wygląda? Proszę Państwa, przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3 porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Taki protokół jest do wglądu. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi? Nie widzę, poza pod głosowanie.
świetliwa jest? No to jakby u mnie nie nadał dalszego ciągu. No, u mnie też. No tak, ale co dalej? Potwierdzam. Wszystkie głosy oddane. Proszę Państwa, przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4 porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta i gminy Lubowic na rok 2019. Proszę Państwa, odbyły się połączone komisje. Wszystkie projekty uchwał, jakie są w dzisiejszym porządku obrad, były omawiane, przegłosowane na komisjach. Czy Państwo radni na dzień dzisiejszy mają co do projektu uchwały budżetowej jakieś zapytania? Zapytania były, przecież zgłaszane były. Przecież przewodniczący komisji notował. Dalej widzicie, że powinny być wprowadzone. No dobrze, to jest zapytania były i odpowiedź. Tak, proszę. Proszę, proszę bardzo. No tak. Szanowni Państwo, co do podjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej, praktycznie ta, projekt uchwały ten został przyjęty przez radnych, ale dotyczy pewnych spraw, które należy uściślić lub dokładniej wyjaśnić. Dotyczy między innymi wykonania termomodernizacji budynku zespołu szkół nr 1 w Lubowidzu, bliższe szczegóły, remont ścian zewnętrznych zespołu szkół w Syberii i nadbudowa taku na budynku szkoły w Syberii. Dotyczy to kosztów związanych z tą inwestycją. Następny temat również do wyjaśnienia pewnych spraw dotyczących rewitalizacji parków miejscowości Lubowic, na co przeznaczamy kwotę ponad 40 tysięcy złotych. To byłyby sprawy dotyczące rozbudowa ścieżki była wygłaszana? Tak. I zapytanie było o rozdrabnia. Na Łaza. To za rozdrabnia. I sprawa zakupu rozdrabnia, czy został zaszczepiony już, czy to jest na etapie do... Co to jest? Co to za rozdrabnia? To za pytania. W wielu sprawach, w tych sprawach, o których mówię, poprosiliśmy pracowników urzędu gminy, którzy udzielali pewnych odpowiedzi, ewentualnie nawet rozszerzyli nam informacje, na czym mają polegać takie czy inne prace, ale nie mieli tego, tak jak tutaj radny Wiązewski prosi, bardzo dobrze byłoby, gdyby powiedzmy burmistrz w tych tematach ewentualnie wypowiedział się. Jakby ktoś chce Pan zabrać głos? Tak? Szanowni Państwo,
zasięgnąłem języka o komisjach, które odbyły się w środę, rozmawiałem ze swoimi pracownikami. W zasadzie moja wypowiedź będzie powieleniem wypowiedzi pracowników. Nie widzę sensu kontynuacji tego tematu i powtarzania go 3 razy, 5 czy 10 w koło. Dokumentacja jest do wglądu, zapisy uchwał, projektów uchwał macie do wglądu, do analizy. Odpowiedzi udzielili merytoryczni pracownicy urzędu, urzędnicy, więc nie widzę sensu swojej wypowiedzi, tak? Dalszej. Więc ja mam pytanie odnośnie parku Dubowina. Widzę taki sens, bo park został wybudowany i oddany niedawno. Dokładnie, no w tamtym roku chyba była ustawiona ta tamta. Więc zostały podjęte środki na ten park. I co teraz jeszcze tam trzeba zrobić? Pracownik nie udzielił konkretnych odpowiedzi z tego względu, że powiedział, że wchodziły jakieś nowe przepisy. I trzeba tam coś udoskonalić. Jak wejdą te nowe przepisy, udoskonalajmy. Ale dopóki ich nie ma, nie wychodźmy przed szereg. Po co mamy takie rzeczy robić, które w tym momencie nie są potrzebne? A drugie, rozsypanie kory, to ja uważam, że 40 tysięcy to jest... Po prostu nie wiemy, co tam ma być zrobione konkretnie nie wiemy. My akurat, jak pan burmistrz mówi, że są do wglądu, proszę złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji i dokumentacja zostanie panu. Nie, ja jestem radnym, ja proszę, to mówię się nie pan. Ja rozumiem, że jest pan radnym. No to rozumiem. I ja pan widzi sens swojej wypowiedzi, ja tego sensu nie widzę, prawda? Ma pan prawo widzieć sens w pańskiej wypowiedzi, ja go też nie widzę. Kompletnie. Mamy różne zdania na temat sensu, prawda? Wypowiedzi. Jeżeli pan w ogóle śmie zabierać głos i dyskutować o rozsypaniu kory, jak pan się przygotował w ogóle do tej sesji? Ja nie śmieję, nie sprawuje w ogóle mandatu zgodnie z tym, do czego on został powołany. Jeżeli pan zabiera głos, to proszę wcześniej upewnić się, czy warto ten głos zabierać w ten sposób. Jeżeli pan nazywa ten materiał z rąbką czy korą, tak powiedział, przepraszam bardzo, byli wszyscy świadkami i powiedział pan, który przyszedł i wyjaśniał temat, proszę pana. I no właśnie, więc jeżeli tak panu udzielił informacji, że to jest wysypanie kory, dokładnie tak powiedział. Powiedział wysypanie kory, to, jakieś tam to polepszenie. To wprowadził państwa w błąd. No więc... To wprowadził państwa w błąd. To się nazywa kora. To pan burmistrz mi nie mówi, że ja jestem nieprzygotowany. Ja jestem przygotowany, bo jestem przygotowany po odpowiedzi. Mógł pan zasięgnąć informacji, opierając się na dokumentach. Wystarczyło poprosić o dokumentację, przeczytać ze zrozumieniem, miałby pan dzisiaj gotową odpowiedź. Ma pan takie prawo, po to są połączone komisje, po to się spotykacie, wypłacamy wam to, żebyście się z tym zapoznali. To znaczy, że ten... Nie zażądał pan dokumentacji, ten park nie miał pan tam, wglądu. Ten park to się buduje coś, oddaje do użytku i już trzeba to z powrotem robić, tak? A jak z powrotem robić? No z powrotem robisz. Skoro się wkłada 40 tysięcy, to znaczy się, no, że, wiecie pan, że to coś jest nie tak. No nie tak jest coś z pana tokiem rozumowania na pewno. To na pewno jest nie tak. Obrażanie to jest pańska specjalność. No obrażanie ludzi to jest pańska specjalność. Tak. Dobrze. Skończmy tutaj temat. Pani jeżeli pan wybudował dom, nie wiem, w 80 roku, prawda, to dlaczego pan go cały czas udoskonalał? Dlaczego pan go cały czas, czy tam w 90, nie wiem, dlaczego pan go ciągle udoskonala? Dlaczego pan ciągle... Ciągle to znaczy się nie na drugi dzień. Ciągle to znaczy się nie na drugi dzień. Zgodnie ze środkami, które na dany czas możemy zaangażować do inwestycji, wykonujemy inwestycje. I tyle. Jeżeli pojawiają się nowe środki i możliwości, żeby doinwestować, to doinwestowujemy. Robimy to wszędzie. I robi to każdy urząd, każda instytucja, każdy inwestor w zakresie w zasadzie każdego zadania, jakie przed nim stoi. Czy to będzie budowa, czy to będzie później bieżące utrzymanie, modernizacja, remont, naprawa, doposażenie. Zgodnie z dostępnymi środkami i możliwościami finansowymi są przeprowadzane inwestycje. Teraz, pani skarbnik, czy są dokumentacje, które prosiłem na komisji? Tak, proszę pana, ja tylko ze względu na RONO mam możliwość przedstawienia panu danych liczbowych, tak, nie tak, osobowych. W 2018 roku
umorzenie z tytułu podatku od nieruchomości wyniosło 7095, z podatku rolnego 132 zł i z podatku leśnego 74 zł. To dotyczyło 4 osób. Natomiast umorzenie w bieżącym roku, w tej chwili jest to podatek od środków transportowych, jedna osoba 800 zł. Za rok 2018 do końca maja kwoty umorzenia powyżej 500 zł będą opublikowane na tablicy ogłoszeń przez 2 tygodnie do wglądu. Każdy będzie się mógł zapoznać. Także pana zapraszam. Taki mamy stan. A ścieżka dydaktyczna na latach? Szacowany cały kosztorys, który tam włożyliśmy, już ile pieniędzy włożyliśmy w czasie powstania tej ścieżki, czy już... Tak, to jest 250 tysięcy. 250 tysięcy z gminnych środków, tak? Potem wiadomo, to były dopłaty, tak? Tak, były dofinansowania. Tak. Dofinansowania były bieżące, tak? I to kwota z bieżącymi... To jest, to trwało przez prawie od 3 lat, to łączne nakłady tego okresu. Tak, czyli 200. Widzicie, dokładnie tak musiałabym po prostu teraz puścić swoje dokładnie kwotę, bo jej nie zapisałam. To jest w ogóle tak do 150 tysięcy. I teraz 50 to było 300. To jest kwota, którą mamy przegłosować teraz? Tak, z 50, czy jest to nałożone, tak? Czyli teraz będzie 50 tysięcy. Czyli teraz by wyszło 300 tysięcy razem z tą kwotą 50 tysięcy, teraz którą byśmy przegłosowali. Dobrze, to tak to wygląda. Dziękuję za informację. W sprawie tej właśnie ścieżki, to była taka kwestia dyskusyjna, ale no rozwój jakiegoś tam naszego regionu i taka turystyka. To jest potrzebne, skoro pieniądze poszły, ale tutaj trochę się oprę na tym, co ja chcę jako radny dla swojego sołectwa. No, tu już mówiliśmy z panem burmistrzem, ale to chcę tak się po prostu zrozumieć i czy to będzie osiągalne, że skoro te pieniądze są z nakładów własnych, tak samo na tą ścieżkę takiego finansowania, czy po prostu najpierw nie lepiej dokończyć te inwestycje takie właśnie jako priorytetowe, czyli te drogi, to załóżmy, że nie ma na to pieniędzy, ale domy wiejskie różne takie miejsca spotkań, bo tam po prostu ktoś mi naciska. Ja sam uważam, że to jest troszkę trwa za długo. I czy te pieniądze po prostu częściowo nie przeznaczyć na razie tu, w tym roku domknąć to wszystko. Ja mówię może to także. Nie też ma jakieś tam swoje sprawy związane z swoich sołectwem, ale no, chciałbym wiedzieć, czy to będzie realizacja bardziej oparta już na podstawie, na konkretnym założeniu i czy będzie to zrobione. I wtedy powinniśmy robić ścieżkę. Nie? W ogóle nie mówię, że nie zakładamy, że tam coś trzeba robić i tak dalej. Nie? Po prostu tyle chciałbym wiedzieć. Chciałbym ja rozumiem. To jest podobna sytuacja ze ścieżką, jak z parkiem, prawda, w Lubowicu i z wieloma innymi inwestycjami, których żeśmy już dokonali, wykonywaliśmy i będziemy wykonywać w przyszłości. Każdy radny wybrany jest ze swojego okręgu wyborczego, prawda? Ale jako rada odpowiadacie za całą gminę, a nie za swój okręg wyborczy, prawda? Tak naprawdę głosujecie nad całością budżetu, nad całością inwestycji i dbacie o dobro wszystkich mieszkańców jako ciało kolegialne. Także no, tutaj jest zawarta odpowiedź. Oczywiście rozumiem, że będzie pan akcentował potrzeby we własnym okręgu wyborczym, nie tylko sołeckim, w którym pan mieszka, bo okręg jest szerszy. Natomiast musi pan zawsze brać pod uwagę nasze dążenie do w miarę zrównoważonego rozwoju, na ile to jest możliwe, prawda, w danych okolicznościach, które przychodzi nam pracować. Każdy spośród 34 sołtysów chce inwestycji dla swojego sołectwa. Każdy spośród 15 radnych chce inwestycji dla swoich okręgów wyborczych. Więc my musimy prowadzić te inwestycje w taki sposób zrównoważony. One dlatego trwają. Gdybym zadowolił tylko i wyłącznie mieszkańców Sinogóry i ich niecierpliwość, prawda, gdzie zaznaczam, że przed 8 laty, jak dostałem tą gminę, ja wiem, jak ta Sinogóra wyglądała. Może pan też sobie przypomina, na pewno panie Krzysztof, pan sobie przypomina, prawda, jak wyglądały obiekty użyteczności publicznej, prawda, wystające resztki ogrodzenia prętów, drutów z niekoszonej trawy.
i w zasadzie nic więcej. I ta zapadlina, która nie jest w ogóle uregulowana nigdy, jeżeli chodzi o własność, bo to stoi częściowo na gruncie prywatnym, częściowo na nie wiadomo czyim i nie nadaje się w ogóle do użytku, więc ja taki stan zastałem. Myślę, że w tej Sinogórze w związku z tym dążeniem do zrównoważonego rozwoju mogło się przez te 8 lat coś tam w ogóle dziać i ta Sinogóra była stopniowo uporządkowana. Upływ czasu ma to do siebie, że no, zaciera po prostu pamięć, tak? Te ślady naszej działalności są jak gdyby zacierane. W końcu kontrowersyjne zaczyna być, czy niepewne to, czy ten obiekt szkoły to grodził ten wójt, czy burmistrz i ta rada, czy to było za poprzedniego, prawda? No można spekulować. Teraz kwestia właśnie tej pamięci, bądź dobrej czy złej woli, tak? Zależy, czy ktoś chce wykoślawiać, prawda, imaginować się złośliwie, czy chce dociec faktycznie tej prawdy obiektywnej. Jeżeli tak jest, że chcemy tą prawdę obiektywną uzyskać, no to zobaczymy, że przez 20 lat w tej szkole nie było wykonywane nic, ani na zewnątrz, ani w środku, albo prawie nic. No nic to może też jest taka zupełna ignorancja z mojej strony, ale tak to było. Dzieciaki nawet były tym różnione od innych dzieci, że nie miały żadnych posiłków ciepłych, prawda, w tych szkołach, prawda? Wszystkie szkoły miały, dzieciaki się na górze na przykład w Czyżnoszówce nie miały. Myśmy doprowadzili do tego, że teraz wszystkie dzieci traktowane są w miarę możliwości lokalowych, prawda, równo. Nie ma własnej stołówki, ale posiłki są wydawane ciepłe, tak jak w pozostałych szkołach. Ta jadłodajna została przez nas przygotowana, wygospodarowana, przystosowana, prawda. A wiele innych zabiegów. W międzyczasie podjęliśmy trud pozyskania obiektu, zaprojektowania go w sposób odpowiedni i w zasadzie no, bez widocznych środków na tamten czas bieżących, teraźniejszych, że tak powiem, bo nie bieżących, to jest sformułowanie, i środków w perspektywie, my nie widzieliśmy takich pieniędzy. Dlatego podjęliśmy trud takiego działania właśnie stopniowego. Wcięcie z funduszu sołeckiego, który jest wydzielany z budżetu gminy, przypominam, prawda, jako subbudżet dla danego sołectwa. Trochę liczyliśmy zawsze na pojawienie się naborów środków zewnętrznych, prawda, gdzieś, czy to ministerialnych, czy rządowych, czy unijnych, prawda, gdzie częstokroć mogliśmy korzystać w modernizacjach wszystkich świetnych pozostałych, które montowaliśmy nie wszystkie tak naprawdę, także no, to widzi pan, ta gospodarka właśnie polega na tym, żeby czasami zaryzykować krytykę, brak zrozumienia od ludzi, a złośliwość, prawda, i te cięgi, prawda, od konkurencji, która nie zawsze chce działać uczciwie. Najprościej, jeżeli ktoś nie rozumie zrównoważonego rozwoju i potrzeby w każdym zakątku gminy, prawda, tej potrzeby budowania, inwestowania jakichkolwiek środków, to najprościej odwołać się do swojego domu, do swoich planów, prawda? Gmina, zawsze mówię to tak obrazowo i amatorsko, gmina to jest dom. Potrzeby w domu są zawsze większe niż środki. W większości, znakomitej większości domów, prawda? Są zawsze większe niż posiadane środki. I zdolności do pozyskania tych środków, w tym kredytowe. Więc wiemy, co trzeba w tym domu zrobić, wiemy, jakie są potrzeby, tak? Ale też zderzamy się z rzeczywistością, prawda, i okolicznościami, warunkami, w których nam przychodzi te marzenia czy potrzeby, rzeczy pożyteczne, obligatoryjne, czy marzenia, prawda, spełniać. Zderzamy się z tą rzeczywistością. I tak samo jest w tej gminie, prawda, to nie ma żadnych cudów, to jest konstrukcja naprawdę budowy CEPA. Staramy się zewsząd te pieniądze ściągać i prowadzić zrównoważony rozwój tak, żeby każdy miał w miarę możliwości naszej finansowej i fizycznej tej możliwości odczucie, że nie jest zapomniany, tak? Że coś tam się jednak dzieje. Mamy 41 wsi w zakresie 34 sołectw, 200 km2, największa gmina w powiecie, praktycznie 1/4 powierzchni powiatu. Potężna infrastruktura w gminie rolniczej,
prawda, o szóstej klasie ziemi i 37% lesistości. Jeżeli chodzi o te środki, prawda, mamy ich za podatek leśny i rolny rocznie 136 tysięcy złotych. Uważam, że w sposób bardzo dobry, jak nie znakomity, radzimy sobie z problemami, zarządzaniem kryzysem, biedą i dotykaniem każdej miejscowości tak, żeby cokolwiek na przestrzeni tych lat funkcjonowania Rady i organów wykonawczego, cokolwiek było zrobione i to poczucie tych mieszkańców, że nie są zostawieni sami sobie, żeby to poczucie ci mieszkańcy mieli. Oczywiście zawsze chciałoby się lepiej, ja też bym chciał mieć do dyspozycji budżet na przykład Łomianek, prawda, czy Płocka, czy innych bogatych gmin, poprosić do siebie specjalistę, prawda, czy kierownika referatu budownictwa, specjalistę od zamówień publicznych i powiedzieć, chcę wybudować świetlicę w Sinogórze, proszę przygotować projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, a pan ogłosi w jak najszybszym, najkrótszym terminie przetarg, prawda? I stanie się w rok czasu, powiedzmy, czy półtora roku, czy 9 miesięcy, stanie się. Ale gdybym tak zrobił na tamten czas, prawda, pozbawiłbym wszystkich środków na inwestycje na terenie pozostałej części gminy. Mało tego, część tych środków zaangażowana była jako wkład własny do inwestycji prowadzonych przy wykorzystaniu środków unijnych, tego dofinansowania zewnętrznego, prawda? Więc no, musimy też wiedzieć, że możemy sobie dzisiaj pozwolić na wybudowanie Sinogóry, powiedzmy tam za 1,5 miliona, tak? Teoretycznie, ja nie sprawdzam tych cyfr, mówię to dla przykładu, tylko hipotetycznie. I to 1,5 miliona to będą środki własne, tylko dlatego, żebyśmy zrobili to szybko. Tym samym, w tym czasie pozbawiamy budżetu możliwości zabezpieczenia wkładu własnego, który jest elementem obligatoryjnym tego, żeby w ogóle aplikować o środki unijne. Mało tego, muszę panu powiedzieć, że i państwu, że większość środków unijnych, o które samorządy mogą się ubiegać, podlega finansowaniu powykonawczemu. Czyli najpierw musimy zabezpieczyć całą kwotę inwestycji, ogłosić przetarg, wybudować za własne pieniądze daną inwestycję, a później, jeżeli wszystko się zgadza z dokumentacją, prawda, i z warunkami zawartymi w umowie, organ ma jakiś określony czas na wypłatę tej części pochodzącej z dofinansowania. Więc chyba wszystko jest na tyle oczywiste, że prawdziwy gospodarz zatroskany o swoją gminę, nie tylko o jedno dziecko, tylko o wszystkie dzieci, będzie patrzył na ten całokształt. Tak? Ja staram się to robić. Wiem, że nie jest to polityczne, prawda, ale jest to po prostu po gospodarsku i zgodnie z sumieniem. Tak? Na takie zasady. Zgodzę się, panie wójcie, lecz pragnę zauważyć, że nasz budżet, nie, że mamy 5 milionów 800 tysięcy kredytu, to mamy teraz planowany deficyt na bardzo ważne inwestycje szkoły w Lubowidzu. No i ta ścieżka dydaktyczna w tej chwili, na tę chwilę jest dosyć dużym obciążeniem na budżet nasz tutaj lokalny. Więc czy nie lepiej zmniejszyć deficyt budżetowy i poczekać na realizację szkoły i dopiero później, jeżeli znajdzie się rezerwa, uderzyć na łazy? No ale jeżeli ten deficyt... Dobrze, mówię, że jest dobrze zaplanowany. Dziwię się naprawdę pytaniem. No, jeżeli ten deficyt jest dla naszej gminy możliwy i w zakresie wydatków majątkowych, na które jakikolwiek wpływ dzisiaj mamy jako samorząd, jest to bezpieczne, to dlaczego mamy nie inwestować? Dlaczego mamy robić tylko szkołę, jeżeli możemy robić kilka innych inwestycji w tym samym czasie? Zgodzę się też, ale po pierwsze, zwróćmy uwagę również, panie wójcie, że ja musimy mieć wkład własny do... Nie skończyłem wypowiedzi. No, panie wójcie, nie, panie przewodniczący, cały czas musimy prowadzić dialog. Pan burmistrz zaczął się wypowiadać, wchodzisz zdanie, to jest nie... Monolog będziemy trwał, nic z tego nie wyniknie, jeżeli będziemy... W takim wypadku monolog będzie trwał i nie będziemy mieć tego, co... Bardzo chcesz konkretnej odpowiedzi, ale nie proszę nie zadawać konkretnej odpowiedzi. Bo tutaj nie chodzi o konkretną odpowiedź. Więc konkretną odpowiedzią byłaby konkretna, panie przewodniczący. Proszę pana, żeby pan przyszedł do głosowania. To jest konkretna wypowiedź. Nie, jeżeli nie chcecie wyjaśnić, prawda, no co chcecie,
wam przytakiwał, jeżeli mówicie rzeczy, które was kompromitują. Konkretna odpowiedź to właśnie jest taka, że jeżeli ten park jest oddany i ten park jest w Lubowidzu, jest zgodny z normami, które tam obowiązują na obecne wykonanie, to po co od razu tam te pieniądze wkładać? No jeżeli, ja rozumiem, gdyby tam, ja właśnie taką dyskusję podjąłem z panem od budownictwa, że jeżeli tam jest coś niezgodnie wybudowane, że ktoś, jakieś dziecko, czy ktoś może tam coś złego chce zrobić, inwestujmy, bo to trzeba zrobić. Ale jeżeli jest wszystko ok, to po co tam znów pieniądze kłaść, jeżeli są potrzeby inne? No widzi pan, właśnie czy jest wszystko ok? Pewnie, że jest wszystko ok, znaczy nie mogliby, szczególnie, że park jest budowany przy środkach zewnętrznych. Gdyby nie był ok, nie byłoby możliwości korzystać z tego parku. Natomiast jeżeli zainstalowane są urządzenia, które stwarzają zagrożenie realne dla zdrowia, załóżmy, użytkowników, tak jak te urządzenia do, ja nie pamiętam dobrze tej nazwy, urządzenia do kalenistyki, czy coś takiego to się nazywa, gdzie wchodzi w grę już jakaś tam, powiedzmy, wysokość, mało tego, młodzież i dzieci nieświadome tego, że nie właściwe wykorzystywanie tych urządzeń, prawda, zgodnie z tym, do czego są powołane, stwarza dla nich bezpośrednie zagrożenie, bądź linarium, które w zasadzie według norm powinno być bezpieczne, ale widzimy, że wysokość jest znacząca. Wiem, jeżeli ja sobie pomyślę, że ma ktoś spaść, nie wiem, dostać wstrząśnienia mózgu, czy złamać nogę, rękę, prawda, pomimo, że nie wziąłbym za to odpowiedzialności, bo firma za to odpowiada, która daje mi certyfikat bezpieczeństwa. Jednak stwierdziliśmy, że dla takiego bezpieczeństwa przecież naszych dzieci, czy my musimy robić coś dla bezpieczeństwa tylko formalnego, tak? Wiedząc, że te dzieci w sposób niewłaściwy korzystają z tych urządzeń, nie są często pilnowane i mamy czekać do tego, aż wydarzy się tragedia i tłumaczyć się przed instytucjami, że my mamy certyfikat, to trzeba się zastanowić, prawda? Nad tym. Jeżeli park jest miejscem jakiejś, w jakimś sensie rozumianej rekreacji i wypoczynku, no to nic dziwnego, że no chcemy, żeby ten park wyglądał coraz lepiej. Każde miejsce, prawda, wypoczynku, rozwoju, zabawy, rekreacji dla mieszkańców, żeby wyglądało coraz lepiej. I to jest ta sama sprawa z tą ścieżką. Ścieżka jest naszą wizytówką, prawda, odwiedza tą ścieżkę masa osób, ale to też jest inwestycja rozciągnięta w czasie. Wykonywaliśmy tyle zadań w tym parku, żeby doprowadzić do momentu używalności, do momentu, w którym można w tym parku, na tej ścieżce cośkolwiek robić, ale gdybyśmy chcieli wykonać wszystko naraz, byłaby sytuacja adekwatna do sytuacji, którą omawiałem przy świetlicy w Sinogórze. Musielibyśmy zaabsorbować tyle środków, prawda, jeżeli wystarczyłoby na realizację innych inwestycji. Więc to chyba jest w miarę konkretna odpowiedź. Jest to po prostu powiązana w czasie inwestycja. Uzupełniamy ciągle o nowe obiekty. No nie wiem, czemu się dziwić. No nie działają wszystkie instytucje w zasadzie tego typu w ten sposób. Ktokolwiek nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, zawsze poszerza paletę, nie wiem, usług, świadczeń, prawda, dla konsumentów, dla klientów, dla korzystających. No, pokazaliśmy zwierzęta leśne, teraz mamy zakupione, bo nas było po prostu tylko na tyle stać na danej etapie, zakupione zwierzęta żyjące w ekosystemie wodnym, prawda, we wkrze. Chcemy taką ekspozycję wystawić, ale te figury, prawda, leżą na oczyszczalni. No, trzeba po prostu wykonać ścieżkę i umieścić wraz z tablicami informacyjnymi te zwierzęta, prawda, no bo na oczyszczalni nie spełniają swojej funkcji. A żeby ta ścieżka była nadal atrakcyjna i chętnie odwiedzana po raz kolejny i kolejny, systematycznie przez mieszkańców, musi być wzbogacana. No musi być wzbogacana, prawda. Zakupiliście młyn w Zieluniu, po co wam była działka obok tego młynu? Po co tam te prace ciągle robicie? Czemu dokładacie ciągle coś do tego młyna? Dlaczego uruchomiliście piętro, parter, teraz następne piętro chcecie uruchomić? Dlaczego to robicie? Przecież mogliście kupić młyn
i już. Prawda? No, inwestujemy wtedy, kiedy mamy pieniądze, panie wójcie. Gospodarz każda robi. Ale w tej chwili mamy te pieniądze. Trzymajmy się przynajmniej w tych inwestycjach. Powiedzmy, a teraz co kwestia dróg. Mamy 120 tysięcy wkładanych drogi, ale czy korzystamy z dofinansowań w tej chwili do tej drogi? Czy jest jakieś dofinansowanie? Tutaj jest przebudowa drogi gminnej, Lubowic Mały Las, Badynice. Czy jest na to dofinansowanie rządowe? Projekt rządowy jest właśnie w tym. 120 tysięcy. Proszę Państwa, to jest tylko zabezpieczony etap wstępny, projekt. Czyli projekt tego? Do projektu nie ma żadnego dofinansowania, ale żebyśmy mogli w ogóle aplikować jakiekolwiek dofinansowania, jakiekolwiek środki zewnętrzne, to musi być zabezpieczone. Czyli planujemy pozyskać jeszcze większe środki zewnętrzne. To jest tylko i wyłącznie zabezpieczone na projekt, bo na tyle na chwilę. Mówię, to dobrze. No ale to ścieżkę nie ma. Każdy projekt przygotowujemy wiadomych projektem aplikacji o środki unijne. Cały czas szukamy, jeśli będą. Jak najbardziej, żeby mieć tak. Ale żeby aplikować o środki, trzeba spełniać określone kryteria, prawda? I trzeba do wniosku załączyć określony zestaw dokumentów, tak? I te dokumenty muszą być wykonane. I prace muszą być wykonane, udokumentowane, zatwierdzone przez organy kompetencji. Czyli te wydatki ponosić po prostu musimy, jeżeli chcemy dalej korzystać z środków. Proszę, to takie małe pytanie do pana burmistrza. No bo tutaj jest dobrze, że tam są na nowe inwestycje pieniądze, a z tamtego roku, co zostały niektóre rzeczy, to czy mam jakieś zabezpieczenie na to, żeby to dokończyć, czy jak ale to będzie? Ale to konkretnie, panie Marku, konkretnie jakie? No powiedzmy tam, altana nie zakończona, powiedzmy ten. Poczta tutaj tam jest takie, to no może nie duże koszty, nie, no ale czy to jak to tam jest, nie, czy to będzie dokończone, tak nie mówię złośliwie, tylko ja rozumiem, bym chciał usłyszeć, czy to będzie dokończone. Będzie dokończone, też to planujemy, tak. No dobrze, dziękuję. Mam pytanie jeszcze jedno, na zebraniu sołtysów w Żuromie został pan wychwalony przez pana lokalnej grupy działalności z Ciechanowa, pana Andrzeja Długołańskiego, za pozyskanie środków na budowę żłobka. Co z tymi środkami? Jak to tam, co to się stało z tymi środkami? Co z tymi środkami? Czy ten środek został wybudowany? Po pierwsze tak, czy zostanie wybudowany. Robiliśmy zupełnie wszystko, co w naszej mocy, żeby te środki najpierw pozyskać, a później je wykorzystać, zaangażować, prawda? Ogłaszaliśmy kilkakrotnie przetarg na wybudowanie tego żłobka. Niestety oferty, które wpływały od zainteresowanych wykonawców, znacząco przekraczały kwotę środków, które mogliśmy na wybudowanie tego żłobka poświęcić. Dokładnych cyfr nie będę mówił, ale na przykład mieliśmy na wybudowanie przeznaczone maksymalnie kwotę około 3 milionów złotych, najniższa oferta 4200. 5, prawda, 5,5, takie kwoty, więc na aż tak drogie inwestycje, na takie żłobki, szczególnie ten żłobek, co uświadomiono mi tutaj po drodze, to będzie dla 25 dzieciaczków, prawda, a chętnych już było na etapie konsultacji, które przeprowadzaliśmy, żeby też było jasne, że badamy zawsze na początku sens pozyskiwania w ogóle środków i sens poczynania jakichś tam kroków i realizacji inwestycji. Robimy konsultacje, prawda? Ilu chętnych byłoby, prawda, gdyby taki żłobek miał powstać? I chętnych było 2,5-krotnie więcej, niż mógłby ten żłobek pomieścić. Więc byłby następny konflikt społeczny, no bo w jaki sposób teraz, jakie kryteria przyjąć i w jaki sposób teraz wybrać to 25 osób spośród 70, powiedzmy, czy 80 chętnych. To takie dwa czynniki. Jeden społeczny, drugi, który tak naprawdę wpłynął na rezygnację z tego zadania, to, że nie zgłosił się wykonawca, który mógłby wykonać nam to za pieniądze, które mieliśmy na budowę przeznaczone. To znaczy się i te pieniądze co, zostały oddane, czy nie, no, jeżeli nie są przyjęte, to nie muszą być oddane, prawda? Myśmy po prostu zostali ocenieni pozytywnie i mogliśmy się o nie ubiegać. Jeżeli nie podpisaliśmy umowy, czy nie skorzystaliśmy z tych środków, to
tak jak tłumaczyłem przed chwileczką, 99% inwestycji z użyciem środków unijnych, zewnętrznych, to są inwestycje finansowane powykonawczo. Prawda? Także musielibyśmy całą kwotę w budżecie zabezpieczyć, wybudować, dokonać odbioru, czekać na termin kontroli, prawda, a po kontroli znowu ileś miesięcy na zwrot części w zakresie, której było poczynione dofinansowanie. Tam jeszcze, proszę Państwa, jeszcze temat był zakupu tego rozdrabniacza, co to za rozdrabniacz jest? To jest kosiarka prawdopodobnie do poboczy, jeżeli to tak jest nazwane w dokumentacji. Podejrzewam, to jest kosiarka, tak? Albo frezarka do poboczy, albo kosiarka. Kosiarka bijakowa. Nie, bijakowa. No, te gałązki sotnie na drobno przy drodze. To nie jest. Rębak. No właśnie. To jest co innego. No i temat był wyproszony i właśnie w ogóle nie wiem. Może to jest tam taki ten... Nie. Udzielimy panu odpowiedzi na roczne. Proszę zapytać Państwa, udzielimy się odpowiedzi. Jeszcze chciałem się zapytać chwilę do tej szkoły w Lubowidzu. Czy to tak wszystko to obciąży nas w budżecie, czy możemy liczyć na jakoś tam... Jeszcze raz. No ten remont tej szkoły w Lubowidzu. Czy to obciąży nas w budżet, to wszystko, czy my dostaniemy na to jakieś tam pieniądze? Proszę. Temat był omawiany już na komisjach. No, ale nie było. Pozyskaliśmy dofinansowanie, pana nie było, dlatego panu to wyjaśnię. Pozyskaliśmy dofinansowanie. Całkowity kosztorys tego modernizacji tej szkoły wynosi 1 800 000 z jakimiś tam kosztami. My natomiast pozyskaliśmy na termomodernizację prawie 700 000, 694 też skończyło. To jest kosztorys. Najprawdopodobniej z tego, co nam przedstawił z budownictwa pan Jaworski, inspektor, powiedział, że po przetargu na pewno to będzie koszt niższy. On jest po prostu zgodnie z projektem tak wyceniony i jest taka wysoka cena. Być może to się zamieni w granicach 1 400 000 zł. Natomiast dofinansowanie jest prawie 700 000. Bo tak pierwszy projekt to był tam coś na 4 startu się zrobiło. Nie, to nie był projekt, to było częściowe zabezpieczenie naszego wkładu, abyśmy mogli w ogóle przystąpić i występować o środki do tego projektu. Byśmy inaczej tych środków nie mogli pozyskać, jeśli byśmy wstępnie nie zabezpieczyli częściowego wkładu własnego. Dobrze. Jest jeszcze taki mechanizm, to też na przyszłość informuję Państwa, żebyście wiedzieli, na czym konstruować swoje pytania, ewentualne odpowiedzi, żeby one miały jakiś walor. Generalnie kwotę inwestycji musimy zabezpieczyć zgodnie z kosztorysem wykonanym przez uprawnionego kosztorysanta. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to kwota, którą gmina może przeznaczyć, prawda, na realne wybudowanie tego obiektu. Jeżeli ustalimy, że zabezpieczamy 1 800 000, ale nie chcemy tej inwestycji przeprowadzić drożej niż za 1 000 000, powiedzmy 200 czy 1 100 000, bo realne ceny wykonawcze w stosunku do kosztorysowych tak się kształtują dzisiaj na rynku, prawda? To my sobie to odpisujemy w budżecie, że jesteśmy w stanie, czy zabezpieczamy kwotę realną na poziomie 1 100 000. Jeżeli oferta wpłynie droższa, prawda? To teraz patrząc na nasze możliwości finansowe i na wolę Rady, możemy do tej inwestycji dołożyć, bądź alternatywnie zrezygnować z tej inwestycji i ogłaszać przetarg ponownie. To też miało miejsce w przypadku żłobka chociażby, prawda? Czy dróg, które budowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat czy miesięcy, prawda? Gdzie ceny wykonawców, prawda, no, krążyły gdzieś tam, nie wiem, już w przestrzeni kosmicznej. I nie było nas stać na to, żeby wydawać tak ogromne środki na wybudowanie tych dróg, więc ogłaszaliśmy przetarg do skutku, że znalazł się ktoś, kto
to zadane pieniądze, czy te, które chcemy wydać na inwestycje, wykoną prawda, taką drogę. Czyli też nie za wszelką, my nie budujemy za wszelką cenę, prawda? Budujemy po prostu za cenę, na którą nas realnie stać i która nie jest zagrożeniem dla funkcjonowania gminy, prawda, czy dla istnienia budżetu. W parku w Zieluniu przy poczcie jeszcze planowane jest też oświetlenie tego parku. Być może ktoś uzna, że to też jest niepotrzebne, ale wszystkie odcinki chcemy oświetlać, parki są oświetlane, więc będziemy je też oświetlać. Poczekamy. Taka jest nasza propozycja. Wszystkiego zaraz nie zrobi. W międzyczasie równorzędnie trwają cały czas prace przygotowawcze do rewitalizacji tego rynku, panie Marku, prawda, więc widzicie, no nie można koncentrować swoich prac i wydatków, tylko powiedzmy w jednym kierunku. Te prace muszą odbywać się wielokierunkowo i równorzędnie, tak. One muszą się z różnych przyczyn. Po prostu taki jest system prawa, taki jest nasz budżet, taka jest ustawa o finansach publicznych, takie są zasady pozyskiwania środków, wydatkowania środków, prawda. Okoliczności, w których pracujemy. Musimy z inwestycji różnych rezygnować też z przyczyn niezależnych od czy Rady Gminy, prawda, czy organu wykonawczego. Po prostu no, trzeba znać system, doszczętnie system działania samorządu i warunki, w jakich musimy pracować i ramy prawa i podstawy, w których my się poruszamy, tak. To jest w zasadzie instrukcja, której przestrzegać musimy. Jeżeli przegapimy coś, jeżeli nie będziemy czegoś wykonywać na danym etapie, jak ja dzisiaj nie wprowadzę pieniędzy, nie wykonam jakichś projektów, to załóżmy w lipcu, czy w maju, czy w każdym innym miesiącu pojawi się nabór na określoną inwestycję. Jeżeli nie będę przygotowany z dokumentacją, nie będę mógł z tych środków skorzystać i przepadnie nam w ogóle inwestycje i środki zewnętrzne. Więc musimy być przygotowani w zasadzie, mając na uwadze coś takiego jeszcze jak strategię rozwoju, taką strategię, którą przygotowujemy na najbliższe lata. Mamy strategię, która nam obejmuje działalność 8-letnią, w niektórych zakresach dłuższą. I mamy taką strategię doraźną i trzymamy się po prostu tej strategii doraźnej, która w określonych częściach i ramach jest kolejnym etapem tej głównej strategii rozwoju. I z takim dokumentem też warto byłoby się zapoznać. Mamy trzy strategie w gminie, prawda, strategie rozwoju infrastrukturalnego, społecznego i tak dalej. Więc to warto takie dokumenty też gdzieś tam sobie w wolnej chwili pozyskać z gminy i przeczytać, prawda. Dużo rzeczy będzie na pewno dla Państwa no, jaśniejszych. Ja rozumiem, że radni drugiej kadencji nie zadają pytań, prawda, a pierwszej będą zadawać. Zawsze tylko proszę o jedną rzecz, żeby te pytania były wymierzone w merytorykę, nie w negację wszystkiego, cokolwiek chce burmistrz zrobić, nawet jeżeli macie do mnie jakieś prywatne niechęci czy antagonizmy. Nie spotykamy się tutaj po to, żeby podkładać sobie nogi, prawda, bo będziemy tracić nasz czas i energię na przepychanki między sobą, a zadania będą leżały, czyli nasze niewłaściwe formułowanie pytań i przeszkadzanie sobie w pracy będzie skutkowało tylko i wyłącznie szkodą dla mieszkańców, a my pracujemy na rzecz mieszkańców, a nie przeciwko mieszkańcom, prawda? Proszę Państwa, to może już ostatni etap projektu tej uchwały, czyli przejdziemy do głosowania. Każdy wyrazi swoją opinię poprzez głosowanie. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się odnośnie porządku punktu 4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Lubowic na rok 2019. Proszę bardzo.
się was zawiesiło. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5 porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy. Temat omawiany, a panie dobrze. Rozumiem, poddaję pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Proszę państwa, kto z państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Lubowic. Proszę przycisnąć przycisk. Wszyscy? Punkt 6 porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lubowic, Osówka, gmina Lubowic. Panie prowadzący komisję radny. Macie podjęcia uchwały dotyczącej właśnie odstąpienia od planu zarobienia informacji dodatkowych udzielił nam pracownik i to uchwała tak ta, jak i następna, bo to się wiąże, zostały przyjęte. Dobrze. A jakie są plany przy wejścia w tam na Lubowicę z powrotem, bo MTB odkładamy tam.
przestrzennego zagospodarowania dla Lubowidza, nie? No tak, plan zagospodarowania przestrzennego dla Lubowidza połączony był z planem, tak jak było to wyjaśniane pewnie ze sobą. I to i pewnie podstawy tego odstąpienia od planu Państwo poznali, więc no, znowu będę powtarzał w zasadzie to, co... Znaczy się my już znamy, to tylko mi chodzi o to, żeby powiedzieć, czy są jakieś podejmowane kroki, czy z powrotem no, przystąpimy do tego... Po to rozłączamy, żeby przyspieszyć, tak? Ze względu na to, że chcemy przeprowadzić inwestycje, to do których nie było protestów, a przeniosą nam do budżetu jakiekolwiek środki, których jesteśmy sukcesywnie pozbawiani przez politykę obecnego rządu, prawda, to no, musimy dbać o te inwestycje i w części objętej planem czy przystąpieniem do rozporządzenia osówki, tam są zaplanowane wiatraki, budowa wiatraków. Chcemy, żeby w miejscach, które nie są miejscami spornymi, kontrowersyjnymi, obiekty, które będą przynosiły w przyszłości jakieś dochody bieżące dla gmin, żeby te obiekty jednak powstawały. Ze względu na to, że cały czas przy tej ustawie energetycznej, tych odnawialnych źródeł energii, projekty ustawy ciągle się zmieniają, warunki, prawda, wytwarzania tej energii i przepisy w zakresie też i ochrony środowiska, no to nam w zasadzie wstrzymuje kontynuowanie prac nad planem Lubowidza. Stąd też wycofujemy, prawda, po to, żeby wprowadzić jak gdyby już oddzielnie. Chcieliśmy, żeby to było taniej, czy większy obszar zlecony, tym plan tańszy, prawda, bo można negocjować większe obszary, więc wiadomo, jak jest więcej zlecenia, to i może być wykonany za niższą cenę. No okazuje się, że po drodze występują te zmiany, nowelizacje, zmiany ustaw, prawda, które nam tutaj uniemożliwiają kontynuowanie w tym zakresie, w takim kształcie tych prac. Dlatego korygujemy, dostosowujemy się do warunków. Tak? Ten projekt uchwały poddam pod głosowanie. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały za, przeciw, utrzymuje się za podjęciem uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lubowic, Osówka, gmina Lubowic. Proszę o oddanie głosu. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osówka. Panie radny, przewodniczący. Projekt uchwały został przyjęty. Dobrze. Ale było tam pytanie właśnie odnośnie tego, tej wytwórni Mawik, że bo tu radny na ostatniej sesji pana wójta, burmistrza wtedy nie było. I trochę mówił, że tam śmierdzi, że to, że jest kto to zezwoli na to wybudowanie. I więc ja bym się chciał zapytać. Myślałem, że kto to zezwoli, tylko że po prostu miało nie być, no niestety. Nie, takie słowa były, że ja słyszałem dokładnie, że kto to zezwoli. Ja więc się pytam, czy pozwolenie było wydane przez gminę, nie? Czy jest na to. No. Zgodnie z aktualnym cytatem decyzja warka zabudowy. Do czego zmierzam, że żyjemy w tej społeczności tej powiatowej, nie? I takie kroki były podejmowane w miejscowości Brudnice, były tam protesty, w gazecie były opisywane te protesty i ludzie nie chcieli, więc dla mnie to było niepoważne, skoro tam jest coś nie tak na rzeczy, to trzeba było zasięgnąć języka i już, a nie teraz, w tym momencie, jak już decyzje zostały podjęte, nie?
Co się po fakcie. Proszę Państwa, bo na takie przepisanki słowne nie trzeba nie opowiadać się naprawdę. Pewne elementy mogą się okazywać po czasie. Po, nie wiem, czemu to ma służyć. Radny ma prawo wyrazić swoją opinię, a tu w głosowaniu po prostu, proszę Państwa. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, mam sprawę wybudowania na terenie Osówki asfaltowym, bo tutaj radny Tomek o tym mówi, chyba temat jest zakończony. Dyskutowaliśmy w poprzedniej kadencji na ten temat. Oczywiście były różne głosy, ale po dokładnym przeanalizowaniu i tak dalej, wydaliśmy pozytywną. Podjęliśmy pozytywną uchwałę odnośnie tej inwestycji. Teraz to, co dzisiaj ma, praktycznie dotyczy w sumie czegoś innego, również na terenie osób. Mam. Ale wytworzyła się sytuacja wybudowania 10 kurników. I w związku z protestem mieszkańców zaszła potrzeba właśnie rozszerzenia, tak można by to określić, wykonania tego planu przestrzennego zagospodarowania, aby w jakim stopniu ograniczyć budowę tych kurników. Na jak długo, na ile nam to się uda? Trudno powiedzieć, ale staramy się chyba wszelkich możliwych szans, abyśmy mogli to ograniczyć. To nie tylko Osówki, ale również innych miejscowości, gdzie z tym walczyliśmy. Ja tylko dodam, że oprócz tego, że żyjemy w określonej społeczności, to żyjemy też w określonym porządku prawnym. Określanym nie przez burmistrza, wójta, radę, a tak naprawdę przez ustawodawcę, przez legislatora. Tak? Jest ten porządek przyjęty, prawo aktualnie obowiązuje i nadaje prawa na danym etapie postępowań i procesów, prawda, każdej ze stron. Nie chcę naprawdę, powściągam język, ale musimy zastanawiać się, do czego zmierzają w ogóle pytania. Jeżeli strony na etapie prowadzonych postępowań w celu wydania określonych decyzji, które w konsekwencji stają się podstawą do uzyskiwania kolejnych pozwoleń, a propos tej społeczności, tego języka, my wydajemy decyzję o warunkach zabudowy. To jest decyzja, która sama w sobie nie rodzi skutków prawnych. Inwestor na podstawie samej decyzji nie może absolutnie nic wykonać. To jest tylko pogląd, co na danej działce ewentualnie można wybudować. O ile mieszkańcy nie będą protestować, a w toku postępowania przecież wszystkie strony były informowane o tym zamiarze wydania tej decyzji. Więc jeżeli nie było protestów mieszkańców, prawda, jeżeli inwestor przyszły, uzyskał zgodę, to w zasadzie to pytanie pańskie staje się to najdelikatniej mówiąc bezprzedmiotowe. Natomiast jeżeli o tej społeczności, o tym języku pan mówi, pewnie bliżej pan tam żyje z decydentami ostatecznymi, głównymi, którzy wydają ostateczne decyzje, pozwolenie na budowę, które już jest dokumentem rodzącym skutki prawne, proszę pana. I niech pan o tej społeczności powiatowej mówi w tym kontekście, jeżeli pan już ten temat rozpoczął, bo decyzja o warunkach zabudowy jest dokumentem nierodzącym skutków prawnych. Mówiąc najprościej, decyzję o warunkach zabudowy mogę sobie wykonać na pańskim podwórku bez pana zgody, a pan na moim podwórku, bez mojej zgody. Do tego stopnia jest to dokument niewierzący prawnie. I o tym trzeba mówić, o prawdzie obiektywnej. Tak jak wygląda system prawa i która decyzja tak naprawdę nadaje kompetencje, nadaje uprawnienia do określonego zachowania się czy działań. Proszę Państwa, myślę, że... Jedno pytania, i takie króciutkie. Czy były jakieś właśnie w miejscowości zebranie sołtysa, coś tego, że sołtys... Jest istno. Jest coś... Trzy godziny rozmawiamy. Proszę Państwa, myślę, że tak mogę poddać pod głosowanie.
przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa. Proszę Państwa, ktoś z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu odnośnie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osówka. Proszę Państwa, pozwolę sobie na ogłoszenie 10 minut przerwy.
Zamykam obrady dzisiejszej sesji. Tu jeszcze tak między powiem, że tu parę redaktorów powiedział nam, że na innych obradach sesji jest projektor, na którym jest, widać tak, panie redaktorze, głosowanie, ile było za, ile tego. No, tu zobowiązaliśmy odpowiedzialnego za funkcjonowanie tych urzędzi. Na następną sesję już taki projektor będzie. Będziemy wszystko widzieli, kto jak głosował. To jest oczywiście to w protokole, to się ujmie, bo tu jest, to są głosowania jawne i tu w protokole będzie widać, ale żeby Państwo na to chwilę widzieli, także już od następnej sesji będzie to w sposób obrazowy przekazane zaraz po głosowaniu, także wszyscy obecni i tak dalej będą mieli wgląd. Proszę Państwa, przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8 porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Lubowic. Panie Michalski. Projekt uchwały został przyjęty. Dobrze. Proszę Państwa, poddam pod głosowanie. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub się wstrzymał odnośnie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Lubowic? Przystępujemy do głosowania. Tak? Dobrze. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołec miasta i gminy Lubowic. Panie Michalski? Bez uwag. Bez uwag. Poddam pod głosowanie. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymał się od głosu odnośnie uchwały w sprawie zmiany statusów sołectw miasta i gminy Lubowic? Przystępujemy do głosowania. Porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie miasta i gminy Lubowic. Panie radny. Przyjęto projekt uchwały na komisji lubelskiej. Mam pytanie odnośnie tego, bo tam było to wystąpienie pana sołtysa tutaj z Skipich. W którym momencie będzie to objaśnienie? Panie radny, na razie swoje komisji, co mówimy, to z projektu. Tak, co do projektu uchwały, nie? Poprosimy, jeżeli tu są jakieś zapytania, to poproszę, jeżeli nie, to nie wybiegamy poza projekt uchwały. Co do tej uchwały. A, dobrze. Przystępujemy do głosowania.
Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Głosowanie w sprawie odnośnie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie miasta i gminy Lubowic. Przystępujemy do głosowania. Punkt 11 porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Lubowic. W Senacie powyższego projektu uchwały dotyczącego zmiany granic były pewne sprawy dotyczące informacji na temat przeprowadzonych konsultacji. Poprosiliśmy pracownika, który za to odpowiadał, wyjaśnił nam sprawy i dodatkowo każdy z radnych otrzymał sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji. Tylko taka była pewność. Czyli doinformowanie bardziej tego. Dobrze, proszę Państwa, poddam projekt tej uchwały pod głosowanie. Państwa, kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymał się od głosu odnośnie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Lubowidza. Przystępujemy do głosowania. Punkt 12 porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście gminy Lubowic na rok 2019. Przyjęto na komisji bez. Dobrze. Przystąpimy do głosowania. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymał się od głosu w sprawie odnośnie uchwały w sprawie uchwalenia miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście i gminie Lubowic na rok 2019. Przystępujemy do głosowania. Punkt 13 porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejsko-gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok. Andrzej? Temat faktycznie też ten projekt uchwały został przyjęty bez większych uwag. Między innymi zaszła taka konieczność zapytania, praktycznie zadano pracownikowi, konkretnie przewodniczącej tejże komisji gminnej, ilu, czy jest jakaś informacja na temat, ilu mamy narkomanów na terenie gminy. No, pracownika nam określiła, że te prawdopodobnie trzy osoby, które są służbowe, są
Przystąpimy do głosowania. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu w sprawie uchwały odnośnie uchwały w sprawie przyjęcia miejsko-gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok. Przystępujemy do głosowania. Punkt 14. Porządku obrad: podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2019. Panie Radny? Powiedz tą uchwałę przyjętą. Dobrze. Poddam pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu wnosi uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Rady Miejskiej na rok 2019. Przystępujemy do głosowania. Punkt 15. Porządku obrad: przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Powyższe informacje przyjęto do wiadomości. Praktycznie ja osobiście zadałem pytanie pracownikowi, który odpowiada za oświatę. Celem uzupełnienia informacji dotyczącej wynikającej z tabeli, którą otrzymaliśmy, nauczycieli mianowanych, nauczycieli dyplomowanych, gdzie w pozycji 10 tabeli są kwoty na minusie 16 921, 38 028. Co to jest? No, domyślałem się faktycznie, ale pracownik oświaty potwierdził, to są sumy, które jako gmina, jako samorząd musimy dopłacić nauczycielom. Wynika to z kartu nauczyciela. A tak przyjęto. Tak? Dobrze. Poddam pod głosowanie. Państwa, to może jeszcze przed głosowaniem, tu Pan Burmistrz mi podpowiedział faktycznie, są Panie Dyrektorki, może chciały się odnieść, przynajmniej się sekundę. Czy Pani Dyrektorki mają jakieś spostrzeżenia swoje? Nie. Szanowni Państwo, jeśli można się tutaj do tego odnieść, no to Pan Burmistrz nie jest pracodawcą w szkole. Pracodawcą w szkole jest dyrektor. My przydzielamy wszystkie środki dla naszych pracowników podwyżki, ale robimy to zgodnie z podstawą prawną, czyli ostatnia podwyżka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019
2019 roku. Do tego obligują przepisy, nie ma na to jakichś dyskusji i tak, my robimy to zgodnie z prawem i tak to jest, tak to działa. Macie panie i panowie kwoty. Kwota przy nauczycielu dyplomowanym średnia wynosi w rubryczce, nie ma tej tabeli. Tutaj pan Michalski ma tą tabelę i tam jest na przykład przy nauczycielu dyplomowanym kwota średnia od 5 065 zł 37 groszy. To jest kwota taka ładna na papierku, w rzeczywistości do wypłaty netto nauczyciel otrzymuje 3 393 zł 79 groszy. To jest taka kwota, natomiast nauczyciel, mam na myśli nauczyciela dyplomowanego, który ma taki ponad 20 lat pracy. Także nie zawsze te stawki, to co Państwo słyszycie teraz tak bardzo dużo, odzwierciedlają to, co nauczyciel faktycznie otrzymuje. Niemniej jednak środki na te, oczywiście tutaj prezesa oświaty, łącznie na czele z panem burmistrzem, muszą rządu. Czyli tu pani dyrektor nam objaśniła, że to są podane w tabelach, to są brutto. Niezależne od pana burmistrza, niezależne od dyrektora, który jest pracodawcą szkoły. Tak. Myślę, że to doinformowanie przez panią dyrektor trochę jeszcze bardziej nam tu objaśniło stan rzeczy. Jeżeli Państwo radni, a nie widzę, przystąpimy do głosowania. Proszę Państwa, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Przystępujemy do głosowania. Punkt 16, interpelacje i zapytania radnych. Ale proszę Państwa, informuję Państwa. Tak? Chciałem. Informuję Państwa, że Państwo oznajmiacie i składacie to na piśmie. Może ja w punkcie zapytania. Nie rozmawiamy, tylko udzielona odpowiedź będzie na piśmie. Wstrzymajmy się do punktu zapytania i wolne wnioski. Bo ja tu na dyskusję nie mogę pozwolić, ustawa na to nie pozwala. Punkt 17. Zapytania i wolne wnioski. Panie Przewodniczący, praktycznie na ręce pana burmistrza wydało pismo z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, które żeśmy na komisji analizowali i dotyczy dofinansowania do zakupu samochodu przez powiatową jednostkę straży pożarnej. No, mowa tu jest o wysokości dofinansowania około kwocie 20 tysięcy złotych. Z taką prośbą Komenda Powiatowa wystąpiła do wszystkich samorządów na terenie powiatu. No, myśmy na ten temat nie dyskutowali, ale jakiegoś konsensusu jednoznacznie, choć nieobecność na komisji pana burmistrza, nie uzyskali. To znaczy, jeżeli mam się odnieść do tej prośby, do tego pisma. Szanowni Państwo, ze względu na nadwyrężone wydatki bieżące w stosunku do dochodów, jakie gmina może uzyskać w tym roku i
w latach następnych, przyszłych, jak wynika z naszej prognozy, to ogranicza się do tego konkretnego argumentu. Proszę Radę o zaakceptowanie odmowy z konkretnych przyczyn. Jest to wydatek bieżący. Tak jak wspomniałem na początku, polityka rządu w stosunku do mieszkańców jest bardzo rozbudowana socjalnie, prawda? Jest ileś obietnic, które są realizowane, tylko nie rząd, ani poszczególni ministrowie, ani premier nie mówi, skąd te środki pochodzą. Niedawno otrzymaliśmy decyzję zmniejszającą subwencję oświatową o 90 tysięcy złotych, prawda? Na co wpływu nie mamy. Wydatki bieżące mamy stałe, nawet one wzrastają. Wiemy, że wzrasta koszt energii elektrycznej, prawda, za którą płacimy chociażby przy dostarczaniu wody mieszkańcom, prawda, odprowadzaniu ścieków, pompownie, prawda, hydroformie, stacje uzdatniania. Więc te koszty stałe, wydatki bieżące rosną nieustannie i dość szybko. Podwyżki najniższych krajowych, które oferuje rząd, prawda, oczywiście opierają się również na wydatkach, na zwiększeniu wydatków bieżących z kas samorządowych. Nie idą za tym zwiększenia subwencji czy jakiekolwiek inne dochody, prawda. Ustawa wiatrakowa, która w lipcu zabrała nam ubiegłego roku, zabrała nam dochody od lipca do grudnia w kwocie około 160 tysięcy złotych, prawda. Jak dobrze pamiętam, jeszcze musieliśmy zwrócić tę kwotę pobraną od stycznia do lipca, bo ustawa tu zadziałała wstecz, to kolejny koszt w wysokości 300, utraconych 300 kilkudziesięciu tysięcy złotych, nie wynikających z przyczyn zależnych od organu wykonawczego czy organu uchwałodawczego. Podwyżki płac dla nauczycieli to kolejne pieniądze liczone już w setkach tysięcy złotych, które też są w tej chwili dokonywane z kas samorządowych, bo tak jak powiedziałem, rząd nam pomógł w ten sposób, że przysłał nam minister finansów decyzję o obniżeniu subwencji oświatowej kolejne 90 tysięcy złotych. I jak to wszystko zsumujecie, prawda, to wychodzi wam bardzo pokaźna suma. W granicach powiedzmy tam 900, realnie tak mówiąc 800, 900 tysięcy, a dorzucam jeszcze kwestię odpadów, gospodarki odpadami. Też nie funkcjonujemy zgodnie z zapisami ustawy. Gospodarka odpadami ma samofinansować się. Na dzień dzisiejszy dopłacamy, taka jest prognoza na ten rok i zabezpieczamy środki, dopłacamy 400 tysięcy złotych rocznie do wywozu nieczystości stałych do mieszkańców. No taka sytuacja też nie może mieć miejsca. Faktury na przestrzeni ostatnich lat kształtowały się w ten sposób. Zaczynaliśmy całą gospodarkę odpadami w kadencji 10-14, bo też to był 13 rok, 12-13. I to był poziom 35-36 tysięcy złotych miesięcznie, żeby tak zobrazować. Na dzień dzisiejszy faktury kształtują się na poziomie 85-90 tysięcy za miesiąc, co nam daje określoną sumę w roku budżetowym, prawda? To jest kwota miliona złotych, nawet w różnych okresach tych śmieci przybywa, prawda, z różnych przyczyn, więc jest to kwota miliona nawet już z przechodem złotych, a od mieszkańców zbieramy na podstawie tych deklaracji i faktur wystawianych, bo to co realnie wpływa, to też są kwoty różne, nie wszyscy płacą terminowo, nie wszystkich stać na to. Mówiąc tak formalnie, dopłacamy, zbieramy od mieszkańców 600 kilkanaście tysięcy, prawda, więc to 400 tysięcy na ten rok 19, 350 tysięcy około, jak pamiętam, dopłaciliśmy, jak dobrze pamiętam, dopłaciliśmy w roku poprzednim. Więc widzicie, to są też wydatki bieżące i jak to się kształtuje w stosunku do wpływów też wam tutaj przedstawiam. Jeżeli wpływ mamy 600, a wypływ milion, no robi się ogromna wyrwa. Dorzucam oczywiście sens istnienia szkoły podstawowej w Sinoburze, gdzie dla 40 dzieciaków, prawda, przeznaczamy z budżetu realnie na pracowników dydaktycznych, na pracowników administracyjno-gospodarczych, na
remonty bieżące, media, prawda, czyli wszystkie koszty, to jest kwota przekraczająca 1 100 000 złotych rocznie dla tych 40 dzieciaczków. Nie możemy szkoły zlikwidować, prawda, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w tej chwili w szkole o systemie nauczania 8-letnim w szkole podstawowej mamy brak dwóch roczników, jak gdyby, tak? Czyli pomimo, że szkoła jest 8-letnia, chodzi jak gdyby do tych klas, będzie chodziło w tym roku szkolnym 6 roczników po jednym oddziale, w oddziale od 3 do 7 osób średnio, czy od 3 do 8 osób. Ustawodawca zastrzegł sobie poprzez wprowadzenie zapisu o opinii kuratora, która staje się wiążącą, zastrzegł sobie prawo do dysponowania i do kształtowania sieci szkół, czyli tego zaplecza dydaktycznego, jednocześnie zrzucając na nas obowiązek finansowania, prawda, i utrzymania tych szkół. Stąd też z przyczyn niezależnych od działalności samorządu jesteśmy stawiani w coraz bardziej krytycznej sytuacji, jeżeli chodzi o wydatki bieżące. Dlatego będziemy zmuszeni w zasadzie wszystkim organom i instytucjom, które proszą nas o wsparcie, będziemy musieli z tych przyczyn odmawiać. Po prostu musimy restrukturyzować i oszczędzać. Mam pytanie. Bo na ostatnim spotkaniu naszym komisyjnym pan Sołtys Skipich zgłaszał problem, że pismo nie zostało jego załatwione w odpowiednim czasie. Złożył to pismo 23 września ubiegłego roku. I nie dostał żadnej gminy odpowiedzi od pana wójta. Do pana wójta złożył to pismo. Przepraszam, że wejdę w słowo. Na tym, które oczywiście niech będzie na tej sołtyski WIG, jest tak samo człowiekiem pracującym jako gminę, jak ja i drugi, trzeci. Najpierw powinien przyjść i przeprosić za te słowa przeprosić. Znaczy, na innym. Dopiero można wtedy tylko sprawy poruszyć. Znaczy, tak powiem. Taka kolejna. Ja pytanie zadaję, a to może tam brzydko, jeśli ja nie mówię za jego zachowanie, nie mówię o jego zachowaniu. Że on to zrobił dobrze, to jest inna kwestia, nie? To jest inna kwestia, tylko chodzi o odpowiedź na pismo. My się rozumiemy? Tak. No i więc ja zadałem pytanie, bo nie rozmawiam na temat jego zachowania, tylko odpowiedź na pismo, które wpłynęło do włodarza i powinien włodarz, mając termin ustawowy, odpowiedzieć mu na pismo. Jakie pismo będzie? To ja nie wnikam w pismo, tylko po prostu było pismo, trzeba odpowiedzieć na pismo. No. Nie jest mi taka sytuacja znana. W tej chwili zapoznałem się z tym, badam, zobaczę, kto jest odpowiedzialny za przepływ korespondencji, na jakim etapie pismo utknęło, prawda, mówiąc tutaj kolokwialnie. Natomiast również zaczerpnąłem języka na temat tego czegoś, co pan tu nazwał wystąpieniem. Jeżeli to jest wystąpienie, to ja bardzo przepraszam. No, bardzo przepraszam. O Boże bydło tak może występować, a nie w miejscu publicznym kierować się do Rady Gminy. Ktoś tak obelżywe próbował słowa. Zachowanie tego człowieka nie może być nazwane żadnym wystąpieniem. Obraził miejsce, obraził urząd, obraził wszystkie symbole, które tutaj w tym miejscu, łącznie z wszystkimi wami, łącznie z całą Radą. Jesteście ciałem publicznym, ciałem administracyjnym, które zostało znieważone w tym miejscu. I przykro mi, ubolewam tylko nad tym, że nikt z was nie zareagował w odpowiedni sposób, nie obroniliście godności tego urzędu. Natomiast jeżeli chodzi o pismo, oczywiście, jeżeli terminy zostały zachwiane, ja sprawę postaram się wyjaśnić, od odpowiedzialności nigdy nie uciekałem i oczywiście, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, przeproszę, na pismo odpowiem. W zasadzie pan Sołtys w tej gminie jest chyba na tyle częstym gościem i od tego września do dnia dzisiejszego już tyle razy tutaj przebywał, praktycznie codziennie. Miał możliwość taką uwagę zwrócić osobiście, czy do organu wójta, burmistrza, prawda, czy do konkretnej komórki, do kompetentnego kierownika, czy do kompetentnego pracownika referatu. Nie zrobił tego.
Więc, no, a miał taką możliwość. Ustny wniosek również przyjmujemy z taką samą wagą i mocą prawną, jak wniosek pisemny. Także na marginesie powiem tylko tyle, że jeżeli ja kieruję swoje pisma w sprawach dla nas naprawdę bardzo istotnych i newralgicznych, których tak naprawdę tutaj dzisiaj w ogóle nie jesteście w stanie powiedzieć o tym obiektywnie, że podnosiliście, bo mamy dużo większe problemy w krótkiej charakterystyce sytuacji finansowej naszej gminy i temu zabiegowi, któremu jesteśmy non stop poddawani, to jest destrukcji tego budżetu, za który za chwilę będziemy odpowiadać, ale nie jesteśmy przyczyną jak gdyby tego, prawda, nie mamy innego wyjścia, musimy realizować przesłanki ustawowe, prawda, i zarządzenia do ustaw. Więc ja za to odpowiem, natomiast toczę spór od 15 roku o likwidację szkoły w Sinogórze i chcę powiedzieć, że w zasadzie żadne pismo, które skierowałem, a to pismo ma i sens, i wagę, prawda, i ma odpowiedni oddźwięk w obrocie prawnym również, żadne pismo z ministerstwa również nie zostało przesłane do mnie w terminie. Te terminy były zachwiane znacząco, nie dzień, nie dwa, nie tydzień, też miesiącami, prawda, trwały te opóźnienia. Należy ubolewać, wszędzie pracują ludzie, ktoś po prostu pismo przeoczył, ale tak jak powiedziałem na początku, pan Sołtys w zasadzie jest tutaj prawie codziennie, jeżeli nie codziennie. Nie mogę nazwać jego wizyt wizytami merytorycznymi, prawda? I do tego tylko się ograniczę, że to nie są wizyty merytoryczne. Gdyby były, na pewno podczas tych wizyt wspomniałby o tym, że nie otrzymał do tej pory tego pisma. Nie jesteśmy tutaj absolutnie zabarykadowani. Każdy może przyjść i do każdego z pracowników powiedzieć. A kończąc, dobrze, że pan się tym interesuje, ale trzeba byłoby sprawdzić, czy leży to w kompetencjach organu uchwałodawczego, czy to jest kompetencją organu wykonawczego. I czy pan Sołtys słusznie zareagował do państwa, a państwo w tej chwili do mnie, bo jeżeli dobrze pamiętam, to jest kompetencja wyłączna organu wykonawczego, za której niedotrzymanie sankcje ewentualne wyciągają kompletnie inne organy. Także no tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Tak? Proszę. Szanowni Państwo, kilka słów, bo w ogóle to powiem, akurat twarzy żadnej nie widzę, nie rozumiem. I to, co Michał, czy pan przewodniczący mówi, że tam mikrofon podał i tak dalej, to oprócz tego jest grupa ludzi, którzy nie będziemy dokładnie widzieć niego, co nawet będzie duży ekran. Ja bym widział to tak, jak robią w Sejmie, że się ukazuje wynik, ale czyta, załóżmy, marszałek. I tutaj by się nic nie stało, jakby pan Michał przeczytał to, co się wyświetliło, bo nie każdy z nas ma taki wzrok, że będzie to odczytywał. Oprócz tego widzę to sprawę w ten sposób, że jestem nadal mieszkańcem tego naszego grobu i tak dalej, i różnymi, trudności są duże. Widzę, że operujemy tysiącami i tak dalej. Ja mam renty 1100 zł. Dostaję tradycyjnie worek makaronu i tak dalej dzięki wójtowi, co może to tylko mi pomaga. Oprócz tego jeżdżę na dializę wtorki, czwartki i soboty i ciekawi mnie, gdzie ja mogę zjeść jakiś posiłek w naszej miejscowości. Przyjeżdżam przeważnie w pół do trzeci. Wygłodzony i tak dalej, i tak dalej. Jestem sam. Nie chcę rozszerzać, nie łatwo nerwy i tak dalej, ale ci, co są przywódcami naszej gminy, znają moją problematykę nie uciśnię. Największy problem dla mnie teraz to temat protezy. Knikut co ileś miesięcy wycicha. I trzeba ten knikut po prostu jechać do specjalisty, czy w Warszawie, czy gdzie, zawieźć mnie, bo sam nigdzie nie ruszę, żebym dostał protezę. Taka proteza, trzy razy drzwi, chociaż nawet i z urzędu tam mi się załatwiło. Ale to muszę jechać do doktora Lewandowskiego ze dwa razy, do tych wszystkich przydupasów powiatowych, co tam mi podpiszą i tak dalej, ale to wszystko musi się odbywać, że mnie ktoś musi to zabrać. Tak samo i do Ciechanowa, do Przymiarki ze dwa razy, to już są sumy niesamowite. I w końcu leki, same leki, to kosztują mnie w granicach 750, 660
Rzadko się spotyka, że bym szedł poniżej 500 zł. Najbardziej jest zorientowany pan burmistrz w tym temacie. Nie chcę pan dłużej zadłużać. Chciałbyście tak, kiedy ruszyli, w końcu to protezę miał. Żeby tym rowerem banku, bo ten za trochę nie porusza. Dziękuję panie burmistrzu. Sprawa tam nie wiąże się taka, taka właśnie coś takiego jak no, jakaś tam restauracja. Lista od Polski nie występuje, ale też mam takie zapytanie w ogóle o budżet, o plan przestrzenny, w ogóle czy tam była mowa o kompleksie Biedronek czy czegoś, czy po prostu, czy można dać szansę tego, czy w ogóle to jest przewidziane, czy to ucichło, czy to była tylko plotka. Bo mówię, z tego tytułu też później jednak, jednak sobie wypisuję grunt, pracownicy i tak dalej. To jest też korzyścią dla całego miasta, dla całego obszaru, nie? No. A w sumie teraz jako miasto, no to mówię, to też ma i sens, nie? Tam jest jeden market, ale i sklep, ja nie mówię, żeby tutaj zabierali im chleb, nie? Ale to chyba po co im chodzi, nie? Został złożony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na właśnie na taki obiekt, który też nie mogę powiedzieć, że to jest oficjalnie dzisiaj do państwa, że to jest Biedronka. Nieoficjalnie proszę traktować taką informację, dlatego że wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie zawiera nazwy, prawda, konkretnego przedsiębiorcy, prawda, konkretnej marki, która będzie tam prowadzona w tym obiekcie, ale taki wniosek został wydany, grunty zostały na tamtym etapie, kiedy zwracał się do mnie inwestor, na tamtym etapie wiem, że były to umowy przedwstępne, grunty należące do pana Krzysztofa Olszewskiego, prawda? To jest na skrzyżowaniu drogi ulicy Żuromińskiej z drogą wojewódzką, tutaj Jana Pawła jeszcze możemy powiedzieć. I prawdopodobnie będzie tam urzędowała Biedronka, tak? Czy będzie prowadziła swoje usługi handel. Z wiedzy takiej, bo my na przykład w poradni nie mamy żadnej takiej wiedzy, a chyba na to powinniśmy mieć, bo na pewno inwestor jak występował, to przedstawiał, że jeżeli tutaj postawi coś, to czy zwolnienie jakichś podatków będzie miał, czy wiemy coś na ten temat, czy nic nie wiemy. A gdybyście mieli wiedzieć, prawda, to byście wiedzieli. Na dzień dzisiejszy złożył inwestor wniosek o wydanie warunków zabudowy, prawda, decyzję o warunkach zabudowy. I toczy się postępowanie, prawda. Jakieś zwolnienie czy niezwolnienie, nie wiem o czym pan mówi. W zasadzie ja na pomysłach czy plotkach czy wróżeniu z fusów się nie opieram. Opieram się na dokumentach, które są do mnie składane. Jeżeli będzie ktokolwiek zwracał się o umorzenie, to jest procedura umarzania podatków opisana jest w prawie. W części jest to kompetencja organu wykonawczego i nikt nie musi pana o tym informować, a w części, w której jest już to kompetencją rady, czy odbywa się za zgodą rady, będzie pan informowany. Ale na dzień dzisiejszy to my możemy dyskutować, jeżeli został złożony wniosek i trwa przygotowywanie projektu decyzji o warunkach zabudowy. Tak? Nie wiemy jeszcze w ogóle jak ta decyzja będzie wyglądała, gdzie jeszcze do jej prawomocności, prawda, i do tego jaką treść będzie miała ta decyzja i czy będzie pozytywna czy negatywna, o czym my możemy dzisiaj dyskutować, o podatkach. Panie Burmistrzu, wracamy właśnie do tej sprawy tego pana i w ogóle takiej pomocy właśnie takim osobom, w ogóle jeżeli pomocy. Proszę by się trochę przyjrzeć, jeśli to będzie możliwe, w jakimś sensie, w jakimś stopniu pomoc to jest jednostkowa, ale właśnie to może być problem ogólny w ogóle. I tak samo jak są osoby po prostu takie, które szukają pracy, a może nie mają pracy, czy jakoś, jakiś system pomocy taki, no, bardziej sprecyzowany, bardziej scalony, nie? No mówię, trzeba tę sprawę troszkę tak może nie postawić na pierwszym miejscu, ale właśnie... Panie Krzysztofie, sprawę pomocy ludziom, którzy tej pomocy faktycznie potrzebują, stawiamy właśnie na pierwszym miejscu. Ja nie stawiam na pierwszym miejscu budowy chodnika, czy układaniu terakoty, prawda, czy glazury, jeżeli człowiek jakikolwiek potrzebuje od nas
od nas wsparcia. Jest oczywiście, jak może Pan wie, albo może Pan nie wie, albo może Pan zapomniał, taki projekt określony przez decyzję o warunkach zabudowy na budynek po miejscowości Sinogóra. Coś takiego jak dom dziennego pobytu, prawda? No właśnie. Wiemy, że społeczność nasza tutaj starzeje się, wiemy, że jest coraz więcej osób właśnie samotnych, starych i które potrzebują starszych, które potrzebują coraz więcej tej pomocy. Więc my się do tego przygotowujemy. No, tak jak powiedziałem, nie wszystko zależy od nas, prawda? Składa się wiele czynników na to, jak ten system pomocy wygląda. Jako pierwszy w powiecie w zasadzie i chyba jeden z dwóch do tej pory, odkąd tutaj przyszedłem, pomagamy właśnie w tej żywności. Pan Antoni był miły nazwać i łaskaw nazwać to workiem makaronu, ale do końca, jak ktoś się temu przyjrzy, nie jest to worek makaronu. To są porządne produkty i w dużej ilości. Zanim tutaj do tego urzędu przyszedłem, taka pomoc systematycznie udzielana nie była, prawda? Pan Antoni jest objęty przez nas pomocą, nie tylko pomocą formalną, ale też pomocą nieformalną, prawda? I no, ja nie będę więcej szczegółów zdradzał, ale potrzeby ma duże, tak jak tutaj przedstawił, ta proteza też jest koszt powiedzmy 2000 zł przy jego dializach, nerek, prawda, i chorobach, i lekarstwach, w zasadzie tej renty mu nie wystarcza, ale jest objęty stałą opieką. Dostaje od nas nie tylko żywność, dostaje opał, dostaje pieniądze, prawda, także na leki. To drugi miesiąc średnio wychodzi to około 500 zł w samych pieniążkach, tak? Także ja nie będę mówił o pomocy tej nieformalnej, bo nie wypada mi w żaden sposób o tym tutaj mówić, prawda? Ale to opieką Pana Antoni jest objęty i wszyscy mieszkańcy, którzy tej opieki potrzebują. Gdziekolwiek nie otrzymamy zgłoszenia o osobie, która tej opieki, pomocy potrzebuje, nigdy tego nie lekceważymy. Działamy niezwłocznie, tak naprawdę natychmiastowo, prawda? Kwestia tego, że no, należałoby się przyjrzeć, no to jak się będziemy przyglądać, to będziemy szukać zaraz na to środków. W części nieodpłatna, w części płatna opiekę Miejską Gminę Środek Pomocy Społecznej świadczy od prawie zawsze, prawda? Bezpłatną opiekę poprzez zatrudnienie osób na prace społecznie użyteczne też kierujemy, prawda, do mieszkańców na umowy zlecenia. W różny sposób staramy się, jak możemy, prawda, i na ile tych środków wystarcza, a chcę zaznaczyć, że też to są środki właśnie bieżące, czyli wydatki bieżące, prawda, nie majątkowe. Inwestycja w człowieka jest wydatkiem zawsze bieżącym, prawda, przy wzroście tych wydatków bieżących w stosunku do stojących w miejscu od 11 roku dochodów bieżących, bo też trzeba zaznaczyć, że od 11 roku nasza gmina nie podniosła mieszkańcom podatku nawet o złotówkę. Ostatnia regulacja podatkowa odbywała się w 2011 roku. Przez 8 lat wydarzyło się wiele na rynku, prawda? Troszeczkę więcej kosztują wszystkie produkty i usługi. Tak samo dla mieszkańca indywidualnego, jak i również dla gminy. Także to są wszystko koszty. No i mamy plany, prawda? Pomagamy. Teraz od września, po ostatnim spotkaniu z dyrektorami, od września chcemy spróbować uruchomić taki wolontariat, prawda? Gdzie ze stołówek zostają zupy i będą wskazane osoby samotne. Najstarsze klasy będą miały dyżury i będą po prostu do tych osób starały się z tymi obiadami docierać, tak? To jest taki program jak gdyby trochę wychowawczy, społeczny, niesformalizowany, ale jednak takie próby chcemy od nowego roku szkolnego podjąć, prawda? Żeby też raz wesprzeć tych mieszkańców najbardziej potrzebujących, a dwa, żeby no, uwrażliwić, czy tej wrażliwości i tego widzenia drugiego człowieka obok, tak? I tego widzieć w drugim człowieka, tak? Który też może czegoś potrzebować. To wszystko jest w zasadzie projektowane i mamy całą politykę pomocy społecznej. Też wspomniałem na początku o strategii, prawda? Cała strategia zawiera się w trzech takich wolumenów, czyli mamy trzy strategie tak naprawdę w zakresie rozwoju gminy. Jakbyście się Państwo z tym dokumentem kiedyś mieli ochotę i czas zapoznać, zachęcam do lektury, tam wszystko jest opisane. Podejmujemy działania, tylko tak jak mówię, musimy cały ten rozwój równoważyć.
każdym przejawie działalności gminy, w każdym zadaniu, które jest nazwane zadaniem własnym bądź zadaniem zleconym przez państwo, prawda, na samorząd, no musimy prowadzić ten rozwój zrównoważony. Braków jest i potrzeb zawsze więcej niż środków. A to chyba też nie jest odkrycie Ameryki, prawda? Tak jest w każdym domu, tak jest w każdym samorządzie, nawet w najbogatszym samorządzie zawsze jest więcej potrzeb niż finansów na dany czas do dyspozycji. Wspomniał Pan o tym, żeby skoncentrować może te środki, dokończyć jedno, prawda? Widzi Pan, Panie Krzysztofie, a dlaczego ja bym na przykład miał w takim układzie zabrać inwestycje i środki innym miejscowościom, prawda? Uznając to jako priorytet, jakie kryteria miałbym do tego przyjąć, prawda? I dlaczego na przykład nie mógłbym, czy ktośkolwiek nie mógłby podsunąć, czy zabiegać o to, czy wyżądać, żeby to Świnogórę zamknąć na klucz, a dokończyć inne inwestycje w innym miejscu, widzi Pan. Więc jedyną, tak jakbyśmy się zagłębili obiektywnie i trochę tak zaangażowali swoje myślenie o gminie jako o całości, tak, to będziemy widzieć, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest nawet przeciągać w czasie, ale pracować dla wszystkich w miarę proporcjonalnie, w sposób zrównoważony, prawda? To w zasadzie nic innego, no Bądzyn czy Lubowic nie powie, że bardziej priorytetowa jest budowa świetlicy w Świnogórze i musimy sobie z tego po prostu realnie zdać sprawę, nie używać argumentacji bez tak naprawdę większych podstaw, no i takich argumentacji utopijnych, prawda? No wiemy przecież kwestia zadłużeń, kredytów, prawda? I powiedzcie mi, ktokolwiek prowadzi dzisiaj inwestycje z przedsiębiorców, osób prywatnych bez kredytów. Jaki to jest odsetek w społeczeństwie? Jakkolwiek byśmy tego nie ustalali, jakimikolwiek kryteriami. W zasadzie każda inwestycja oparta jest o kredyty, pożyczki, prawda, i później o system spłat tego zadłużenia. Całym problemem w tym wszystkim, na który trzeba zwracać uwagę i pilnować tego jako newralgicznego punktu, to czy my jesteśmy w stanie realnie zadłużenie obsłużyć, prawda? To jest zmartwienie samorządu każdego, naszego samorządu też powinno być to zmartwienie, czy my jesteśmy w stanie kredyty obsłużyć, czyli czy ten wskaźnik spłaty zadłużenia jest na takim poziomie, prawda, że jesteśmy w stanie bezpiecznie inwestować i to zadłużenie spłacać. Bo jeżeli nie będziemy w stanie, to wtedy jest to realne zmartwienie, prawda, i realna dyskusja nad problemem. Jeżeli takie zjawisko nie występuje, wskaźnik jest niezachwiany, no nie ma podstaw w ogóle do wszczynania dyskusji, tak. Niemniej, jeżeli ją wszczynacie, będę starał się zawsze cierpliwie wyjaśniać, prawda, i liczyć na w efekcie końcowym na pojęcie i na zrozumienie, prawda, tego systemu prawa skomplikowanego, w którym się poruszamy. Nie jest to proste, prawda, jest ileś wskaźników. Przyjęliśmy budżet niedawno na rok 2019. W trakcie, już po przyjęciu tego budżetu, po pozytywnej opinii uzyskanej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, prawda, po przyjęciu przez Radę Gminy uchwały budżetowej, nastąpiły zmiany w przepisach ustawy o finansach publicznych, która w zasadzie ta zmiana na pozór niegroźna powoduje, no niegroźna jeszcze na dzień dzisiejszy, powoduje zupełną zmianę sposobu obliczania wskaźników. Prawda? Więc już dokument przyjęty do obrotu prawnego przez wszystkie instytucje dzisiaj, no w sposób oczywiście no, niesłuszny, prawda, no w zasadzie znowu musiałbym odwoływać się do sensu podejmowania ustaw, zmiany tych ustaw w pewnym zakresie, prawda, w nieodpowiednim terminie. Ten przepis, jeżeli miał być już wprowadzony przez ustawodawcę, powinien dotyczyć okresu przyszłego, czyli budżetu, który dopiero będziemy sporządzać na rok 2020. Jeżeli myśmy już budżet na starych wskaźnikach opracowali, przyjęli go prawem i realizujemy przez pierwszy kwartał, prawda, a ustawodawca wprowadza zmianę przepisów, to wprowadza nas znowu w taki bigos, że w zasadzie nie wiem, komu tego życzyć. Komu tego życzyć, prawda? Najgorszemu chyba w
wrogowi, ja na szczęście wrogów nie mam, także nikomu nie muszę tego życzyć, prawda? Także wrogowie może nie mają, ale ja wrogów nie mam. Więc ja po prostu wierzę. Proszę Państwa, nie widzę, że ja jeszcze. Chciałem tutaj właśnie jako radny Kipsik powiedzieć może słowo o Orzechowskim, ale nie będę go tu krytykował ani chwalił. Wiecie sami, zachowaniem jego i postępowaniem, jak on tutaj nam pokazał, to można ocenić go. I drugą sprawę, to chciałem podziękować panu burmistrzowi za pracę fizycznie, jako radny mieszkaniec i zaprosić na, jako radny i oczywiście strażak, zebranie walne. Dziękuję bardzo. Zapraszam. To wszystko. Panie burmistrzu, jeszcze raz powiem, właśnie o takie rzeczy chodzi. Dlaczego walczę o to remizę, o to stworzenie tego? Wszystkie remizy zostały w ogóle wykończone. Nie wszystkie, no ale załóżmy, że większość poszło. A tu jest takie, bo nie chodzi o to gospodarstwo i to polityczne sprawy podejścia. Właśnie chodzi o sens, że trzeba dać właśnie, nie patrząc na ludzi, co są ludzie mówią, co, jak ja oceniają, co ja myślę, ale to jest na pewno, to, trzeba by trochę tam się przyjrzeć i zrobić to, bo po prostu chcą mieć jakieś pieniądze, jak zrobić spotkania, czy tam coś, pytają o to. I właśnie chodzi o ten czas, że właśnie to już jest tak, że no, nie było tego, kiedyś nie było, rozumiem. Można iść za tym w tym kierunku, ale właśnie... No idzie jak po grudzie, ale idziemy w kierunku tego, żeby no, wybudować, to prawda? To tak krótko, tam nie ma... No właśnie, natomiast trzeba powiedzieć teraz Płocisznu, że nie będziemy modernizować Płocisna, Osówce, że nie będziemy modernizować Osówce, prawda? No, trzeba po prostu też to wyważyć, tak? O tym rozmawiamy, tak? Trzeba po prostu dzielić się... No, trzeba mieć... Jak tu pan burmistrz, jak tu Paweł podkreśla, inwestycja w Sinogórze, jeżeli chodzi o właśnie te... domy wiejskie, nazwijmy to, jest inwestycja największa w gminie. Trochę cierpliwości, tak jak tu pan burmistrz podkreślił, musimy wiedzieć wszystkie towarzystwa, jakoś to dzielić, rozdawać. Myślę, że się porozumiemy w sposób właściwy, nie będziemy się kłócić, wściekać, jak zrobił to niestety osoba w osobie pana sołtysa z Kiti, z tego co się dowiedziałem, nie było, ale może dla mnie to jakoś zbawienie było, że mnie nie było, bo jak to wyglądało tak jak opowiadają tu radni, no to pożar się Boże, jak to się mówi, panie radny, proszę. No ja musiałbym jeszcze kilka słów na temat, bo po szkole nie rozmawiamy, zaprosiliśmy pani dyrektorki, czy coś tam powiedzą, czy będzie paraliż, czy nie będzie paraliżu w gminie. Bo to różnie się słyszy, nie, że jak to będzie. Czy możecie coś na ten temat powiedzieć? Chciałbym wiedzieć. Jeżeli chodzi o strajk, to my wiemy, że jesteśmy w sporze z nauczycielami, bo nauczyciele do nas wypełniają obowiązki. Do pracodawcy poszli w spór. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie Państwu powiedzieć. Poinformowaliśmy już rodzice już wiedzą o tym, że może być paraliż szkoły. To znaczy, że nauczyciele przyjdą do pracy, ale nie będą świadczyć prac. Z uwagi na to, że nie będą jej świadczyć, wiedzą, są świadomi tego, że nie będą mieli pokrytych kosztów za ten dzień pracy. Czy dojdzie do strajku, to my, jako pracodawcy, dowiemy się o godzinie 8 rano, bo przed 8 w poniedziałek dostaniemy listy osób strajkujących. I w jakim zakresie nas paraliżuje ten strajk? Czy wszyscy do niego przystąpią? Czy część pracowników, bo przystępują również pracownicy niepedagogiczni? Nie jesteśmy w stanie Państwu udzielić takiej informacji w dniu dzisiejszym. No ale czy pani dyrektor powiedzmy może powiedzieć, że nie? Ja powiedzmy sobie nie życzę w szkole strajku i wszyscy mają robić. O to mi chodzi. Ale przed chwilą pani mówiła, że pani jest pracodawcą i pani płaci nauczycielom, tak? Dlatego i nie zapłacimy na ten dzień strajku. Ale może pani powiedzieć, kochaniutkę tak czy tak i nie ma dyskusji. Ojciec rodzic do mnie się rodzi. Tak, mogę tutaj pan Bożysz powiedzieć do Państwa. Proszę nie dyskutować, taka jest moja decyzja. No i pani też ma takie prawo jako dyrektor szkoły. Ja wiem, że demokracja. Nie jest narzucić nauczyciela obowiązku,
świadczenia pracy. No dziękuję za informację, pani dyrektor, tu parady trochę. Ja muszę wtrącić, bo to ma bardzo ważna sprawa. Strajkują związki nauczycielskie. Związek nauczycielski ma prawo do strajku, tak? Tak jest to opisane w prawie. No, to jest w zasadzie... Nawet ci nie zrzeszeni mają. Mają prawo, ale to... Dobrze. Ale w tym przypadku... Proszę Państwa. Punkt 18, zakończenie obrad. Dziękuję Państwu. Skończyło się szczęśliwie. Ale ja uważam, jako pracodawca dyrektor szkoły ma prawo zarządzać. Jak? Thank you.